Cześć, witajcie moi drodzy. Mam, jak możecie zauważyć, zimę. Jest dzisiaj 10 grudnia. Miałem nagrać ten materiał wcześniej, ale tak się zeszło. A co? A to właśnie, proszę was, bardzo długo wyczekiwany przeze mnie zbiornik na paliwo. Przyszedł on 5, przywieźliśmy go ze znajomym 5 grudnia, taki prezent mikołajkowy, i nie miałem kiedy wcześniej tego nagrać, także biorę się dzisiaj, taką krótką prezentację chcę wam zrobić. I tak, jest to zbiornik dwupłaszczowy firmy Sibuso, czy jakoś tak się to mówi. A tak naprawdę wszystkie podzespoły tutaj w środku są ze Swimera. Już wam tu pokażę. O, tutaj, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, tutaj, czy to na liczniku. O, tutaj w środku. O, na tym. Tam mamy dekiel z tyłu do wlewania. Tu jest jakiś odpowietrznik, uziemienie, liczydło, liczydło, filtr. Pompa bardzo fajna, bo nie tak jak tamtą, co miałem wcześniej, co wrzucałem do Mausera, to musiałem ją zalewać, jak było, na przykład było mało w Mauserze, była tam 1/3 na przykład tego, nie? I wyciągnęło się węża, z tego węża tam na przykład spadło, bo ten zawór zwrotny nie trzymał, no to trzeba, jak było mało, to ona już nie zassała, a ta było tu troszkę, bo wlałem specjalnie z ropy, tak ze 30 litrów, mówię, zobaczyć, czy zasie czy coś, i jak najbardziej zassała, chodzi, pompuje, tankowałem już nią, bo chciałem zobaczyć, jak to idzie. Pistolet z automatem do odbijania nie mamy, tutaj szpuli, która powinna być tutaj zamontowana, nie ma, po prostu nie kupowałem, znaczy no nie kupowałem, taki był ten zbiorniczek. A tutaj, jak możecie zauważyć, tutaj leci wąż, no tak jest wkładany, tak był włożony, tu mu się nic nie dzieje, on tu jest tak fajnie sobie tutaj leży, nie zagina się, miejsce jest, także nic mu się nie dzieje. Do rzeczy, zbiornik jest o pojemności 2500 litrów. Zbiornik kupiłem od pana, który dostarcza mi paliwo. Tutaj macie tabliczkę z danymi. Tutaj nie wiem, czy będzie na kamerze dobrze widać. Mam nadzieję, że tak. Jest to zbiornik dwupłaszczowy z 2000. Model to jest V250 z 2021 roku produkcji. 380 W ma pompa i waży on 167 kg. Wydaje mi się nawet, że jest lżejszy, ale nie będę twierdził, no skoro tak pisze, to tak pisze. Ładowaliśmy go na samochód znajomego należąco, to wkładaliśmy go we dwie osoby. Tutaj jeszcze mamy uziemienie, tak jak widać. I co? Tutaj jeszcze jest na dole taki płaz, nie wiem po co to jest, możecie powiedzieć, nie wiem po co to jest. Może żeby się ta beczka w środku nie ruszała, czy coś, nie wiem. I tak, podbudowę jaką mam zrobioną, to są to płyty chodnikowe 50x50. Mamy ułożone 4 płyty tutaj, czyli mamy 2x2, więc możecie zobaczyć, jakich wymiarów jest ten zbiornik. Tutaj ta niższa część jest w wysokości mojej. Znaczy no, niższa część zbiornika w tą stronę, jak i w tą, jest taki sam, bo on jest wymiarowy, symetryczny, okrągły. Tutaj to, co jest ta czasza, tutaj to jest wyższe, a tam z tyłu jest ta niższa część jest mojej wysokości. I tak, tutaj tak samo. No i tyle, co wam tu dużo będę pokazywał. Zbiornik jak zbiornik. Mikołaj nawet i do starszych przychodzi, także... Także taką króciutką prezentację, mówię, zrobię wam, pokażę. Jeszcze co wam tu pokazać, pokażę wam liczydło. Tak, jeszcze dokładnie co tu jest w środku. Tutaj mamy wlew, tędy wlewamy, tam powinno być widać ropę. Widać czy nie widać? Nie widać, bo zbiornik jest biały, a ona jest
Ona jest już, znaczy no jak jest ropa, to już takie ciemne się tam wydaje na dole. Ropa jest już przywieziona zimowa do 28 stopni. Dobra, włączmy go. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Widać? O, widać. On się sam włącza. Sam się włącza, później sam się wyłączy. Tutaj ten przewód jest też bardzo fajnie zrobiony, bo jest ruchomy. O, możemy go ruszać. Tutaj, tak samo jak i przy pistolecie, o, można pistoletem ruszać i to się tutaj fajnie o, obraca. Także nic się nie stanie, że nie spadnie, ani nic. Także na spokojnie można tankować i nic tylko lać, żeby było za co tu wlewać ropy. No i tyle. Dobra, czerwony kapturek, jak to śnieżynki na przykład są z Mikołajem i takim to akcentem będziemy kończyć. I będziemy się widzieć w następnym filmie. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.